Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak w każdy powszedni dzień pojawiam się o 11.11 po to, żeby opowiadać o mojej pasji, o mojej miłości, o mojej pracy, o energiach, które maluję, o tym, co wyczuwam w polu ziemi, o tym, co do mnie przychodzi, o tym, jak możemy się z tym połączyć, co możemy zrobić, żeby w tym wymagającym dla ludzkości okresie przejść przez te zmiany jak najłagodniej i tak, żeby być wsparciem dla siebie i dla innych istot, które są wokół nas. Czuję, że pojawiam się właśnie po to, żeby żeby być tym wsparciem. Czuję, że to jest bardzo potrzebne. Cześć, Elu. Witam te osoby, które docierają. Na razie nie widzę. Kochani, dzisiaj nie wiem, jak to popłynie, dlatego że pokazał mi się wczoraj pewien obraz, o którym wiem, że mam opowiedzieć, ale nie za bardzo, nie chciałam za mocno w niego wchodzić, dlatego żeby już tam się nie włączył umysł i nie zaczął tego w pewnym sensie zniekształcać. Dlatego gdzieś ten obraz jest i wiem, że mam się podzielić tym, co do mnie przychodzi. I tak jak zawsze proszę Was o to, żebyście sprawdzili w swoim sercu, w swoim ciele, w swojej energii, jak Wy to czujecie, żebyście nie wierzyli mi na słowo. Jak zwykle mówię, że to jest moja prawda, to jest to, co ja czuję, to, co do mnie przychodzi, ale każdy z nas ma swoją prawdę i swoje odczuwanie. Obraz, jaki mi się wczoraj pokazał, muszę zacząć od tego. Trochę będę zamykać oczy, dlatego że jak zamykam oczy, to lepiej widzę. Wiecie, taki paradoks. Lepiej widzę to, co mam powiedzieć i to, co mam powiedzieć, tak. Bo muszę ten obraz przełożyć na słowa. I ja sama nie wiem, co będę mówić, więc zobaczymy, jak to popłynie. Co mi się wczoraj pokazało? Pokazał mi się obraz starej i nowej ziemi. To jest to, co my teraz cały czas gdzieś to się przewija. Stara i nowa ziemia. I o co tak naprawdę w tym chodzi? Pokazał mi się obraz taki, że można sobie wyobrazić, że mamy takie tory, jak to powiedzieć, dwie pary torów, dwie pary, chyba dobrze mówię, i te tory biegną równolegle do siebie, tak? Na jednym torze jest stara ziemia, na drugim torze jest nowa ziemia i one sobie równolegle przez długi czas biegły sobie równolegle obok siebie. Dlatego łatwo nam było przeskakiwać między jedną a drugą. Łatwo nam było wchodzić raz w stare energie, a raz w nowe energie. Trochę żeśmy sobie tak badali. Byliśmy jedną nogą tu i jedną tu. Badaliśmy sobie, jak to jest żyć w strachu, w ściśnięciu, w manipulacji, w walce, a drugą nogą
drogą byliśmy już na, w takiej przestrzeni, gdzie pojawiała się wolność, miłość, szacunek, lekkość, radość. I tak sobie żeśmy sprawdzali lewo w prawo, w lewo w prawo. A teraz ja czuję, że od jakiegoś czasu te tory zaczęły się, tak jak biegły równolegle, one zaczęły się już rozjeżdżać. Czyli mamy trochę dalej, już nie możemy sobie stać jedną nogą tu, drugą tu, dlatego że ten rozkrok już jest za duży. W związku z czym jeszcze przeskakujemy z tej, powiedzmy, z nowej ziemi, przeskakujemy czasami na starą. I w momencie, kiedy przeskakujemy, kiedy wskakujemy w te przestrzenie, w których właśnie jest to ściśnięcie, jest ten lęk, jest ta wszechobecna manipulacja, to czujemy się coraz gorzej, jest to coraz trudniejsze, coraz cięższe, ale mam wrażenie, że robimy to po to, żeby... Boże, chcę powiedzieć to tak, żeby broń Boże nie straszyć, ale robimy to po to, żeby jeszcze głębiej wejść w to, co gdzieś w ciele jest zapisane i co musimy zobaczyć, co musimy uwolnić, żeby w pełni móc już funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Ja też zaraz opowiem, o co chodzi z tą nową i starą ziemią. Jeszcze jakby głębiej, ale w momencie, kiedy wskakujemy jeszcze na jakiś czas w te stare energie i tam bardzo mocno pracujemy energetycznie ze swoim ciałem, ze swoją energią, to ja widzę to na sesjach, że to jest takie bardzo... nie jest to praca tylko dla jednostki, ale ta informacja płynie bardzo takim szerokim strumieniem. Nie jest trochę trudno to ubrać w słowa wszystko. Ja staram się, ale może mi być trudno. Dlatego tak ważne jest, po co przeskakujemy jeszcze na tą starą ziemię, po co wchodzimy jeszcze w tę energię. Po to, mam takie poczucie, żeby jak najwięcej dusz pociągnąć za sobą, żeby jak najwięcej, nie chcę mówić uratować, ale jest to w pewnym sensie, w tej chwili jest to trochę taka walka z czasem. Dobra, poczekajcie. Chodzi o to, że cała ludzkość, większość nas żyła do tej pory właśnie w tych takich... Zostaliśmy, ta ziemia, tak jakby ona jest trochę sztucznie stworzona, zostało nam to wszystko wciśnięte, wtłoczone i my w to uwierzyliśmy. To jest to taka iluzja, która nie jest prawdą, nie jest prawdą o nas, nie jest naszą prawdą. I to, co mamy zrobić, to zobaczyć tą swoją prawdę. Mamy zobaczyć, kim jesteśmy i mamy wybrać. Mamy wybrać między strachem a miłością tak naprawdę. I to jest tak, że im więcej osób wybierze, zda sobie sprawę, że to jest ten wybór i że masz wybór, możesz wybrać, czy chcesz żyć w strachu, w manipulacji, w walce, w tym ściśnięciu, w lęku, czy chcesz żyć w miłości, w lekkości, w radości, w szacunku, w poszanowaniu dla każdej istoty. To jest Twój wybór. I w momencie, w którym wybierasz, chodzi o to, żeby wybrać i żeby już się tego trzymać, żeby w tym być.
I teraz wiecie, co mi się pokazało jeszcze? Teraz to jest, zobaczcie, jest tak mocno, jesteśmy oddzielani od siebie jako ludzkość i tworzy się znowu, tworzą się te podziały, tworzy się to, że my cały czas czujemy się oddzieleni tworzy się coś takiego, że te osoby, które uważają się za świadome, za obudzone, za oświecone, mają często taką tendencję do tego, żeby traktować całą resztę ludzkości jako coś, jako tych, którzy śpią, jako tych, którzy są stadem, są takimi baranami, które idą na rzeź. To jest częste, prawda? Nawet te obrazki różne, które widzimy w internecie, to jakby utwierdza nas w tym, że jest tylko niewielka ilość osób, które coś tam czują, są obudzone, a cała reszta śpi. I tak naprawdę winę za to, co się dzieje, ponosi ta masa, która śpi. I teraz to, co mnie się pokazało, to jest to, że mamy zobaczyć każdą istotę, która jest w naszej przestrzeni i mamy uszanować jej wybór. I to jest takie, to jest na takim bardzo głębokim poziomie. Uszanowanie drogi innych osób, uszanowanie tego, że ktoś jest cały czas w tym lęku, że jest w strachu, że jest w walce, że jest tak jakby na tej starej ziemi. Ale wiecie, co mi się jeszcze pokazało wczoraj? To, że to właśnie te osoby, co będzie, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że to właśnie te osoby, które są w tej. Są w tym lęku, są w tym takim, wchodzą, jakby wierzą w to, co się dzieje i na przykład umierają masowo na tego COVID-a. To są dusze, które tak naprawdę są też niesamowicie odważne i one pojawiły się tutaj po to, żeby nam pokazać, że mamy wybór, że one też spełniają swoją rolę i ta rola jest niesamowicie ważna. Jest bardzo cenna, dlatego że to właśnie one, tak masowo odchodząc teraz z ziemi, one są sprawcami tego, że ta globalna świadomość się budzi, że coś się dzieje, że coś się zmienia, że ludzie bez tego nigdy w życiu nie zaczęliby myśleć inaczej. Pokazało mi się, że te istoty, które chorują, które odchodzą, to są bardzo ważne. One mają bardzo ważną rolę do spełnienia i chodzi o to, żeby każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, jaką rolę te osoby spełniają dla nas, i żebyśmy poczuli wdzięczność dla tych osób, żebyśmy przestali ich oceniać, żebyśmy przestali nazywać ich, że to są. Że oni są ślepi, że oni śpią, że oni są nieświadomi, że właśnie są takim bydłem, które idzie na rzeź. Tak mi się wczoraj pokazało. Nie wiem, jak to czujecie. Czuję, że bardzo ważne jest teraz, żeby każdy z nas z wielkim szacunkiem i z taką pokorą podszedł do każdego człowieka, który jest w jego przestrzeni, do każdej osoby, żebyśmy poczuli, że naprawdę jesteśmy jednością,
że każdy z nas ma tutaj bardzo ważną rolę do spełnienia. Każdy z nas, nie tylko ten, kto pracuje z polem ziemi, z energiami, z aniołami, kto robi warsztaty, kto ciągnie ze sobą ludzi. Każda osoba jest tutaj bardzo cenna i każda robi dokładnie to, po co się tutaj pojawiła, bo wszyscy jesteśmy tutaj, dlatego że zgodziliśmy się być na tej ziemi właśnie w tym momencie, właśnie w tym czasie. I każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. I każdy, i jakby rolą każdego, każdej pojedynczej osoby jest uszanować to, te zadania innych osób, niezależnie od tego, czy my się z nimi zgadzamy, czy my wiemy, o co chodzi, czy wiemy, jakie to jest zadanie, czy nie wiemy, czy nie mamy pojęcia, czy nie mieści nam się to w głowie, mamy to uszanować, mamy to przyjąć. Tak ja to czuję, że to jest takie bardzo ważne teraz. Nie mamy biegać na siłę, budzić ludzi i mówić im, że oni nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. Czuję, że im więcej osób właśnie podejmie decyzję, że bierze odpowiedzialność za swoje życie, za swoje myśli, za swoje słowa, za swoje czyny i powie, wybiera miłość, wtedy się tworzy tak jakby dla każdego oddzielnie ta nowa ziemia. Wchodzimy w zupełnie inne wibracje, w zupełnie inną rzeczywistość. I teraz naszą rolą jest zasilać tą rzeczywistość tak, żeby ta nasza bańka się coraz bardziej poszerzała, żebyśmy my swoimi myślami, swoimi słowami, swoimi czynami budowali cały czas tą nową ziemię, żebyśmy my naprawdę mamy moc zmiany rzeczywistości, zmiany tego, co jest wokół nas, ale żeby to zrobić, to naprawdę najważniejszy jest ten szacunek do każdej istoty, do każdej, która w tym momencie jest tutaj z nami i ma swoją rolę do wypełnienia. Nawet jeżeli tą rolą jest zachorować i umrzeć i odejść, po to, żeby inni być może się zatrzymali i wybrali inaczej. Trudno jest uszanować, przyjąć, gdy to są decyzje osób najbliższych. Chciałoby się ich ochronić. Tak, ja wiem. Ja wiem, ale wiem, że to jest najtrudniejsze, bo ja też tego doświadczam. Ale ja czuję, że w momencie, kiedy my uszanujemy decyzję drugiego człowieka, to w tym momencie on nie musi naprawdę dla nas już grać, nie musi nam pokazywać, że my stwarzamy opór, że my się nie zgadzamy, że my nie szanujemy decyzji drugiej osoby. I wtedy ta decyzja może się zmienić. Wtedy zmienia się Twoja energia i jest szansa, że zmieni się energia też tej osoby. Nie jest to pewnik, ale jest taka szansa, że ta osoba nie będzie Ci musiała pokazywać: zobacz, Ty mnie nie szanujesz, Ty mnie nie widzisz, Ty chcesz mnie kontrolować. To jest cały czas kontrola. Jeżeli chcesz ochronić, jeżeli chcesz, żeby Twoi bliscy szli za Tobą, to jest kontrola cały czas i to jest manipulacja i to nie jest nowa ziemia. Na nowej ziemi, w tej nowej energii nie ma czegoś takiego jak kontrola i manipulacja i robienie czegoś wbrew komuś, wbrew
wbrew woli tej drugiej osoby. Nie ma już czegoś takiego. Więc zobacz sobie, jak to jest u ciebie. Jeżeli tak trudno ci jest, dlaczego jest ci tak trudno uszanować tę decyzję? Bo chcesz, żeby było tak, żeby było po twojemu, bo uważasz, że ty wiesz lepiej, co jest dla kogoś dobre. Nie wiesz tego, naprawdę tego nie wiesz. I to jest, ja wiem, że to jest wielka, wielka sztuka i wielki krok, żeby to poczuć, żeby to naprawdę zrobić, żeby nie tylko powiedzieć, wiecie, bo to nie wystarczy powiedzieć, ja dobrze, ja szanuję twoje decyzje, rób sobie co chcesz. To musi płynąć z wnętrza, to musi być w energii poczute, musi to pulsować tej twojej energii, że ty dajesz wolność każdej istocie. Szanujesz każdą istotę, która tu jest i jej wybory. Tak, ogromna sztuka zgody na czyjąś drogę. Wiem, że to jest ogromna sztuka. Ale tak mi się pokazało, że to jest najważniejsze, co teraz możemy zrobić. I w ten sposób znowu zmienimy tą naszą rzeczywistość. To jest tak, że cały czas są te różne warianty, prawda, tego naszego przebudzenia ludzkości. Wiecie, jakie były kiedyś przepowiednie? Trzecia wojna światowa, koniec świata, tak? A zobaczcie, że my żeśmy się bardzo przesunęli tych równoległych, Jezu, jak to się mówi, równoległych rzeczywistości jest pełno. I w zależności od tego, ile osób zrobi w sobie tą pracę, tak, my się przesuwamy do tej wersji, do tej rzeczywistości, która jest najlepsza dla nas wszystkich. Najpierw trzeba umieć zgodzić się na siebie, sobie dać zgodę, a potem dopiero poczujemy, jak to jest dać innym. Tak. Tak. Dobra, słuchajcie, co mi dzisiaj przyszło? Żebyśmy zrobili sobie medytację, taką krótką medytację. Nie wiem, w ogóle nie wiem jak. Zobaczymy, jak tam to popłynie, ale zrobimy medytację, w której zobaczymy, może właśnie wejdziemy w tą. Dobra, nie będę mówić, jaką medytację. Jeżeli ktoś ma ochotę zostać, to zrobię medytację. W tle będzie, chcę puścić mój śpiew z mojej strony Ocean Dźwięków. Jakby w tle jest jeszcze muzyka, częstotliwość Boga, jest mój śpiew i ja spróbuję do tego dodać jakieś słowa, które być może pomogą nam w tym, żeby uszanować każdą istotę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, dobrze? Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Mam medytację krótką, postaram się, żeby to było krótkie, aczkolwiek też treściwe. Dobrze. Zamknij sobie oczy. Przywołaj do siebie całą swoją obecność, całą swoją energię. Przywołaj oddech. Zacznij świadomie oddychać. Skieruj swój oddech z głowy do serca. Poczuj, jak twoje serce oddycha. Poczuj, jak pulsuje. Zacznij z oddechem
schodzić coraz niżej. Do swojego brzucha, do miednicy, do nóg. Z każdym oddechem schodzisz coraz niżej. Docierasz do stóp i widzisz, jak z twoich stóp zaczynają wyrastać korzenie. Zobacz, jak te korzenie docierają do samego serca Matki Ziemi. Zobacz, jak się z nimi łączą. Jak się z nim łączą. Jak je obejmują. Poczuj bicie serca planety. Cały czas głęboko oddychaj. Pozwól sobie poczuć tę energię, która płynie do ciebie z samego serca planety. I wraz z każdym kolejnym oddechem zacznij wychodzić na powierzchnię. Z powrotem do swojego ciała, do swojego serca. I zobacz, jak z twojej głowy zaczynają wyrastać gałęzie, rośliny, kwiaty. Zaczynają się piąć do słońca. Wznoś się coraz wyżej i wyżej. Tam, gdzie widzisz światło, gdzie widzisz słońce, tam, gdzie czujesz ciepło. Coraz wyżej i wyżej. Poczuj, jak ze Słońca, z centrum Wszechświata, z centrum galaktyki zaczyna spływać do ciebie złote światło. Zobacz, jak wypełniasz się tym światłem. Zobacz, jak ono wpływa w twoje serce. Połóż sobie teraz rękę na sercu i zobacz, jak łączyła się połączyły się w nim dwie energie. Energia Słońca i energia Ziemi. Energia kobiety i energia mężczyzny. Energia Boga i energia Bogini. Jak one tańczą w twoim sercu, pełnej harmonii, w zgodzie, w poszanowaniu, w miłości, w szacunku. Poczuj to w swoim sercu.
I zobacz teraz, jak z Twojego serca zaczynają wypływać kręgi. Zobacz, jak Cię, jak krążą wokół Ciebie. Zobacz, jak wirują. Zobacz, jak tańczą te dwie potężne energie wypływające z Twojego serca. Tańczą teraz wokół Ciebie w takich kryształowych kręgach. Zataczają coraz szersze kręgi. Zobacz, jak Twoje kręgi łączą się z kręgami innych osób. Zobacz, że pływasz w kryształowym oceanie. Rozejrzyj się. Zobacz, ile wokół Ciebie jest pięknych, świetlistych, kryształowych istot. Zobacz, że każde z nich jest cennym klejnotem, kryształem, diamentem. Każda z tych istot ma bardzo ważne zadanie do wykonania. Każda z nich doskonale wie, co ma robić. Każda z nich jest swoim własnym mistrzem, niezależnie od tego, co robi, co mówi, jak się zachowuje. Robi dokładnie to, co trzeba. Zobacz, jak kręgi wypływające z Twojego serca, wypływające z tego połączenia, z tej harmonii, z miłości. Zobacz, jak te kręgi dotykają innych istot. I zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak wielką moc ma Twoje czyste serce. Zobacz, co się dzieje w tym kryształowym oceanie, w którym wszyscy pływamy. Zobacz, co się dzieje, jak jesteś w pełnym połączeniu ze swoją energią, z energią Ziemi i z energią Słońca. Zobacz, jak wielką masz moc. Zobacz, jak wielką moc ma każda osoba, która jest wokół Ciebie. Każda istota, która pływa razem z Tobą w tym oceanie. Poczuj to. Poczuj to w swoim sercu. Poczuj ten szacunek do każdej istoty, która jest z Tobą razem teraz na ziemi. W
wiedz, że każda z nich jest niezwykłą, odważną duszą. Każda wykonuje swoje zadanie. Każda robi to, co do niej należy. I wszyscy razem, właśnie teraz, właśnie dzisiaj, tworzymy nową rzeczywistość. Tworzymy świat pełen miłości, wolności, wdzięczności, lekkości, radości, szacunku, pasji. Kryształowych relacji. Zobacz, że jesteś tego częścią, jesteś bardzo ważną częścią tego, co dzieje się teraz na naszej planecie. Jesteś tutaj, bo zgodziłaś się w tym uczestniczyć, zgodziłeś się być tutaj w tym czasie. Brać w tym bardzo czynny udział. Podziękuj sobie za odwagę. Podziękuj każdej istocie, która jest obok ciebie, za odwagę. Podziękujmy sobie wszyscy za tę pracę, którą wykonujemy. Zobaczmy, jak wszyscy jesteśmy połączeni w tym kryształowym oceanie. Zobacz ten obraz i zapisz go w swoim sercu. Jak najczęściej do niego wracaj. Jak najczęściej go przywołuj. Jak najczęściej o nim pamiętaj. Wszyscy jesteśmy na nowej ziemi. My ją tworzymy każdego dnia, każdym słowem, każdą myślą, każdym uczynkiem. To ty to tworzysz i tworzy to każda osoba, która jest u ciebie. Weźmy za to odpowiedzialność.
biorę odpowiedzialność za siebie i za to, co tworzę. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Od tej pory tworzę swoją rzeczywistość w zgodzie, w połączeniu sercem i z umysłem, w połączeniu z ziemią i z niebem, w połączeniu z kobietą i z mężczyzną, z kobiecą i męską energią. Weź kilka głębokich oddechów. Wróć do ciała, wróć do tu i teraz. Otwórz oczy i zobacz. Zobacz swoimi fizycznymi oczami tę nową ziemię. Ten świat, w którym wszyscy jesteśmy. Zobacz ten kryształowy ocean, w którym wszyscy pływamy. Zobacz, jak bardzo jesteśmy połączeni. Zobacz, że nie ma nikogo, kto jest oddzielony. Jesteśmy wszyscy połączeni i wszyscy to tworzymy. Odetchnij, uśmiechnij się do siebie, do tych wszystkich istot, które są wokół ciebie. Podziękuj sobie. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli możecie napisać, co zobaczyliście w tym oceanie, czy poczuliście to połączenie, czy udało Wam się uszanować wolę, decyzję każdej istoty, która jest obok ciebie, to byłoby fajnie, gdybyście się podzielili tym, jeżeli macie ochotę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I co? Lecimy dalej. Buziaczek, pa, pa.